Wykład szósty. Second category we want to talk about. Druga kategoria, o której chcę mówić, is the category of small, minor, inconsequential detail. Chodzi o małe detale, które nie mają zbyt dużego znaczenia. In Mrs. White's writings, w pismach Ellen White, we find some minor mistakes. Znajdujemy pewne małe błędy. They don't affect any doctrine. Które nie naruszają żadnej doktryny. They don't affect the destiny of a soul or the direction of the church. Nie naruszają przeznaczenia człowieka ani kierunku, w którym ma iść Kościół. We can call them discrepancies or we can call them errors. Możemy ich je nazwać błędami albo pewnymi przeoczeniami. They are there. I one się znajdują. And some people have said, i niektórzy ludzie powiedzieli, because they are there, ponieważ one istnieją, Mrs. White really isn't reliable. Ellen White w istocie nie jest autentyczna, nie można jej wierzyć. And my response to that is this. I moja odpowiedź jest taka. Those same kinds of things are found in the scriptures. Ten sam rodzaj błędów znajduje się także w Biblii. And if you are going to be consistent, jeśli chcecie być uczciwi, if you throw Ellen White out for this, jeśli odrzucacie Ellen White z tego powodu, you also have to throw out the Bible writers. Tego samego powodu musicie odrzucić także Biblię. Because the same things are found there. Ponieważ te same rzeczy znajdują się w Biblii. Before we talk about Mrs. White, let's talk about the Bible. A więc zanim przejdziemy do Ellen White, mówmy o Biblii. I'm going to give you 5 or 6 examples. Chcę podać wam 5 albo 6 przykładów of small, minor, inconsequential mistakes. Małych błędów, nie mających większego znaczenia, that are in the Bible, które są w Biblii. And we will also notice a few things like them in Mrs. White's writings. I zauważymy podobne rzeczy znajdujące się w pismach Ellen White. First of all, po pierwsze, these things are minor and unimportant. They don't affect doctrine. Są to rzeczy małe, nieważne, nie mają znaczenia dla zasad wiary. They are part of the earthen vessel, the earthly vessel that holds the treasure. Są one, możemy powiedzieć, częścią tych ziemskich naczyń, o których mówi apostoł Paweł. Let me give you examples of what I'm talking about. A więc chcę dać wam przykład. In Matthew 27, verse 9, Mateusz 27, rozdział, wiersz 9. Matthew is saying to his reader, Mateusz mówi swoim czytelnikom, Jesus is the Messiah. Jezus jest Mesjaszem, because he fulfilled messianic prophecies in the Old Testament. Ponieważ wypełnił proroctwa mesjanistyczne Starego Testamentu. By the way, przy okazji, Mrs. White says, siostra White mówi, that the fulfillment of those predictions, że wypełnienie tych przepowiedni, was the greatest proof that Jesus was the Messiah. Było największym dowodem, że Jezus jest Mesjaszem. The working of miracles, pardon? The working of miracles, a więc czynienie cudów, didn't prove Jesus was Messiah. Nie udowadniało, że Jezus jest Mesjaszem. Satan can and does work miracles. Szatan także potrafi czynić cuda. Okay, Matthew. A więc Mateusz. Matthew 27, verse 9. 27 rozdział, wiersz 9. And Matthew said, Mateusz mówi, Jesus even fulfilled, Jezus nawet wypełnił the prophecy, proroctwo, that he would be sold for 30 pieces of silver. Że będzie sprzedany za 30 srebrników. So far, no problem. Jak dotąd nie ma żadnego problemu. The problem is that Matthew went further. Problem jest taki, że Mateusz idzie dalej. And he attributed this prophecy to Jeremiah. I on przypisuje to proroctwo Jeremiaszowi. He made a mistake. Uczynił błąd. It's not in Jeremiah. To nie jest w Jeremiaszu. There are 52 chapters in Jeremiah. Księga Jeremiasza ma 52 rozdziały. You can read the book on a Sabbath afternoon. Możecie tę księgę przeczytać w sobotę wieczorem. And you aren't going to find a prophecy about 30 pieces of silver in the whole book of Jeremiah. I w całej książce Jeremiasza nie znajdziecie proroctwa dotyczącego 30 srebrników. But if you study your Sabbath school lessons faithfully this quarter,
Ale jeśli będziecie rzetelnie studiować lekcje biblijne w tym kwartale, when you come to the 11th chapter of Zechariah, jeśli dojdziecie do 11 rozdziału Zachariasza, verse 13, wiersz 13, you will find the prophecy that Matthew was talking about. Znajdziecie tam proroctwo, o którym właśnie mówił Mateusz. Now that kind of a mistake is embarrassing. Ten rodzaj błędów no, trochę nami porusza, but it isn't fatal. Ale nie jest on wielkim błędem. Now, I am sure Matthew knew better. Jestem pewien, że Mateusz lepiej się orientował w tym. If you have ever done any public speaking as a preacher or a teacher, jeśli kiedykolwiek wykładaliście coś publicznie jako może nauczyciel, you probably have had the experience, prawdopodobnie mieliście doświadczenie, you are thinking one name, że myślicie o jakimś imieniu, but another one comes out of your tongue ale, or out of your pen. Ale inne wychodzi z waszych ust albo spod waszego pióra. Matthew knew his Old Testament. Mateusz znał Stary Testament. He just made a slip. Po prostu przejęzyczył się. But it's still there. No, ale jednak jest, znajduje się to. Now I want to ask you a question. Chciałbym zapytać się was. Could the Holy Spirit have come to Matthew? Czy Duch Święty mógł przyjść do Mateusza? As he's walking to the printer's office. Gdy szedł do drukarni. He's got his book under his arm. Trzymał swoją książkę pod pachą. He's gonna have it printed for the first time. Miał ją zamiar wydrukować po raz pierwszy. Could the Holy Spirit have come? Czy Duch Święty mógł przyjść and said, i powiedzieć Matthew, Mateuszu, stop! Zatrzymaj się. You've got a mistake in there. Jest błąd w twojej księdze. Get out your pen. Weź swoje pióro. Scratch out Jeremiah. Wykreśl Jeremiasza. Write in Zechariah. Napisz Zachariasz. Before you give it to the printer. Zanim dasz to do drukarni. Could the Holy Spirit have done that? Czy Duch Święty mógł tak uczynić? What do you think? Co myślicie? I think he could have. Myślę, że tak. Że I'm not asking a trick question. Nie zadaję wam podchwytliwych pytań. I don't like teachers who ask trick questions. Nie lubię nauczycieli, którzy tego rodzaju pytania zadają. I will never ask you a trick question. Nigdy bym wam nie odpowiedział na podchwytliwe pytania. Do you think that God could have stopped him? Czy myślicie, że Bóg mógł go zatrzymać? And had him corrected? I nakazać mu poprawić to? Before the book was printed? Zanim księga została wydrukowana. Do you think he could? Czy tak? I do. Ja myślę. Look, if the Lord could stop Saul outside the wall of Damascus. Jeśli Bóg mógł zatrzymać Saula na zewnątrz murów Damaszku. I've been to the place where it happened. Byłem tam w tym miejscu, gdzie to się stało. He could have stopped Matthew. Mógł także powstrzymać Mateusza. He could have. On rzeczywiście mógł. But he didn't. Ale nie uczynił tego. Why? Dlaczego? I don't know. Nie wiem. But the intervention theory suggests, ale ta teoria interwencji sugeruje, if the mistake is a big one, jeśli błąd jest znaczący, it affects the direction of the church, jeśli podważa kierunek kościoła, or the destiny of a soul, albo przeznaczenie człowieka, or the purity of a doctrine, albo czystość zasad wiary, God moves in to correct. Bóg reaguje i nakazuje poprawić. But if it isn't that big, ale jeśli to nie jest tak wielkie, the Lord doesn't. Bóg nie czyni tego. Well, I can give you some more. Mogę wam podać więcej przykładów. In 1 Samuel 16, 10 and 11, pierwsza księga Samuelowa, 16 rozdział, 10, 11 wiersz. It talks about the sons of Jesse. Mowa o synach Jessego. And it says that David was the eighth son of Jesse. Jest mowa, że Dawid był ósmym synem Jessego. But the man who wrote 1 Chronicles 2:15, ale człowiek, który napisał pierwszą kronik, drugi rozdział 15 wiersz, says that David was the seventh son of Jesse. Napisał, że Dawid był siódmym synem Jessego. Now there's no way he can be both. Nie może być tym i tym zarazem. One of them's wrong. Jedna z tych stwierdzeń jest błędna. I don't know which one. Nie wiem, która. But I don't care which one. Ale wcale nie dbam o to. It is a minor inconsequential point. Jest to niezwykle nieistotny błąd. Here's another one. Oto inny. In Numbers 25, verse 9. W czwartej księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, w wierszu 9. We are told that 24,000 Israelites,
dowiadujemy się, że 24 tysiące Izraelitów died in the plague of Baal Peor. Umarło w pladze w Baal Peor. The Midianites held a feast. Midianici mieli święto. 24,000 Israelite men were seduced into sexual immorality in that feast. 24 tysiące Izraelitów popadło w niemoralność w czasie tego święta. And the Lord killed them right there. I Bóg zabił ich tam po prostu wtedy. 24 tysiące. That was some feast. No to było święto. Now, in 1 Corinthians 10:8. Ale w 1 Koryntian 10 rozdziale 8 wierszu. Paul makes a reference to that. Paweł nawiązuje do tego wydarzenia. And he said 23,000 died. I mówi, że 23 tysiące umarło. Moses said it was 24,000. Mojżesz mówi 24 tysiące. Paul said it's 23,000. Paweł 23 tysiące. And these are the two great prophets of the respective testaments. A byli to dwaj prorocy wielce znaczących świadectw. Well, who's right? Który miał rację? Is Moses right at 24,000? Czy Mojżesz ma rację, że to były 24 tysiące? Or is Paul right at 23,000? Czy Paweł ze swoimi 23 tysiącami? Well, you might argue Moses was there and Paul wasn't. Możecie tutaj argumentować, że Mojżesz był tam, a Paweł nie. I don't know who's right and who's wrong. Nie wiem, kto ma rację, a kto nie. And to be perfectly honest with you, a żeby być naprawdę uczciwym z wami, I don't care who's right and who's wrong. Nie dbam o to, kto miał rzeczywiście rację. These are minor inconsequential things. Są to rzeczy nieistotne. I'll give you one more example. I could give you a dozen more. Mógłbym wam podać tuziny takich przykładów. Podam wam jeszcze jeden. In Hebrews 9, Hebrajczyków 9, verses 19 to 21, od 19 do 21 wiersza. You have Paul's account of the dedication of the old covenant. Macie sprawozdanie Pawła o starym przymierzu, o zawarciu starego przymierza. In Exodus 24:5-8 you have Moses' account. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale macie sprawozdanie Mojżesza. And they don't agree. I one się nie zgadzają. Well, what are you going to do about it? A więc co możemy z tym zrobić? Somebody was wrong and somebody was right. A więc ktoś miał rację, a ktoś jej nie miał. It's a minor thing. Jest to mała rzecz. But it doesn't affect any doctrine. Nie oddziaływuje na żadną doktrynę, na żadną naukę. It doesn't affect the destiny of the church. Nie ma znaczenia dla przeznaczenia Kościoła. The destiny of a soul. Przeznaczenia duszy. The Lord could have corrected all of those little minor discrepancies. Bóg mógł był poprawić te wszystkie drobne niedociągnięcia. He didn't. Ale nie uczynił. And I have to wonder why. I muszę się zastanowić dlaczego. Because Mrs. White tells us. Ponieważ siostra White mówi. That everything we do for the Lord should be done just as perfectly as we can do it. Że wszystko co czynimy dla Boga powinniśmy uczynić jak najlepiej to potrafimy. And I believe that and I try to practice it. Ja wierzę w to i chciałem to praktykować. And sometimes I am embarrassed by making a stupid mistake. I kiedyś byłem bardzo zakłopotany, gdy zrobiłem pewien błąd, głupi błąd. Well, in the case of the prophet, w przypadku proroków, we find that God does intervene, as we'll notice in a moment. Możemy zanotować, że Bóg interweniuje w przypadku proroków. If it's big, jeśli to jest duży błąd. But he doesn't if it's small. Ale nie interweniuje, jeśli to jest mały błąd. Now Mrs. White made exactly the same kinds of little minor mistakes. I Ellen White czyniła podobne właśnie takie małe błędy. For example, na przykład, she put the Tower of Babel. Usadowiła wieżę Babel. Before the flood, instead of after it. Przed potopem zamiast po potopie. In her earliest account of Old Testament history. W jej najwcześniejszym opisie historii starotestamentowej. When the book was revised, that was corrected. Gdy było kolejne wydanie książki, to zostało poprawione. The mistake wasn't perpetuated. Ten błąd błąd został poprawiony, już go nie ma. But it was a mistake. Ale był to błąd. She said that Solomon's temple stood for more than four centuries.
powiedziała, że świątynia Salomona stała przez ponad 4 stulecia. But from archaeology, ale z archeologii we learned that it stood for 384 years. Dowiadujemy się, że stała przez 384 lata. So she's at least about 20 years off. A więc pomyliła się o ponad 20, około 20 lat. Well, it doesn't matter. A to nie ma znaczenia. Here's another one. Inny przykład. She did the same thing Matthew did. Uczyniła ten sam błąd, który uczynił Mateusz. Matthew took a prophecy of Zechariah and attributed it to Jeremiah. Mateusz wziął proroctwo Zachariasza i przypisał je Jeremiaszowi. Mrs. White took a statement of Paul's and credited it to Peter. Ellen White wzięła stwierdzenie Pawła i przypisała je Piotrowi. And in a youth instructor article just 2 years before she died. I w pewnym artykule dla młodzieży 2 lata przed jej śmiercią. She said, powiedziała, the love of Christ constrains us. Miłość Boża pomaga nam, podtrzymuje nas. The apostle Peter declares. Tak jak apostoł Piotr stwierdził. It wasn't Peter. To nie był Piotr. It was Paul. To był Paweł. And it's in 2 Corinthians 5:14. Znajduje się to w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 14 wiersz. I think that's probably enough to give you examples. Myślę, że to wystarczy z tymi przykładami. The Lord could have corrected. Bóg mógł je poprawić. The Lord didn't. Ale nie uczynił tego. Shortly after I joined the staff of the White Estate. Wkrótce po tym, jak zostałem członkiem Ellen White Estate. I got a letter from an Adventist chaplain at a state prison. Otrzymałem list od adwentystycznego kapelana w jednym ze stanowych więzień. This man is an ordained Adventist pastor. Ten człowiek jest ordynowanym adwentystycznym pastorem. But he gets his pay every month from the state of Maryland instead of the church. Ale co miesiąc otrzymuje pensję ze stanu Maryland zamiast od kościoła. And he ministers in this large prison. I tam jest pastorem w tym wielkim więzieniu. He had a Bible class of 10 people. Miał zajęcia z ludźmi, 10 ludźmi na temat Biblii. And he did something I thought was unusual. I uczynił coś, co ja uważam było niezwykłe. He decided to introduce them to Ellen White. Zdecydował się, aby zaznajomić ich z Ellen White. By giving them all the book early writings. Przez podanie im książki wczesne pisma. I would never use that book to introduce someone to Mrs. White. Nigdy bym nie użył tej książki na zapoczątkowanie znajomości z pismami Ellen White. I probably would use Steps to Christ or Desire of Ages. Najprawdopodobniej użyłbym książki Droga do Chrystusa albo Życie Jezusa. But he used early writings. Ale on użył te wczesne pisma. When they came to page 22 of the book, gdy doszli do 22 strony tej książki, Mrs. White said, tam Ellen White pisze, in one of her earliest visions, w jednej z jej najwcześniejszych wizji, an angel held up a large card. Anioł trzymał dużą kartę. On this card there were 50 Bible texts. Na tym było 50 tekstów biblijnych, printed in letters of gold. Wydrukowanych w złotych literach. And then at the end of the description of the vision, i pod koniec opisu tej wizji, she starts quoting the text and saying what it says. I ona cytuje te teksty, które tam były. And there are 8 pages, the next 8 pages. I następne 8 stron have the text reference, mają odnośniki do tekstów, and what the text says. I co ten tekst mówi. The chaplain reasoned this way. Kapelan rozumował w ten sposób. If those texts were that important, jeśli te teksty były tak ważne, for an angel to put them on a card in letters of gold, że anioł zapisał je na tej wielkiej planszy w złotych literach, they must be pretty important texts. To muszą być rzeczywiście bardzo ważne teksty. So he said, I have 10 prisoners. A więc ja mam 10 więźniów. 50 texts. 50 tekstów. I will give 5 texts to each prisoner. Dam 5 tekstów dla każdego więźnia. And he started 5 to the first. I zaczął pierwszy 5 tekstów dla pierwszego więźnia. 5 to the next one. 5 dla następnego i tak dalej. And then he ran into a problem.
I wtedy spotkał się z problemem. He ran out of texts before he ran out of prisoners. Skończyły mu się teksty, zanim skończyli się więźniowie. Tak. In those 8 pages, na tych 8 stronach, there are only 41 texts. Było jedynie 41 tekstów. But she said, I saw 50. Ale ona powiedziała, ja widziałam 50. And now she is shown to be inaccurate. I teraz wygląda na to, że ona nie miała racji. How can these prisoners believe in a prophet who can't keep her numbers straight? Jak ci więźniowie mogą uwierzyć w jej pisma, skoro za pierwszym razem zauważyli jej niewłaściwe cytowanie? And he wrote me in great concern. I z wielkim takim zainteresowaniem, zakłopotaniem napisał do mnie. Brother Kuhn, bracie Kuhn, where are the 9 missing texts? Gdzie jest tych 9 brakujących tekstów? I have to have them. Muszę je mieć. Ellen White's credibility with these prisoners is hanging on 9 missing texts. Wiarygodność Ellen White u tych więźniów wisi na tych 9 tekstach. Now he offered one possible solution. On zaproponował jedno możliwe rozwiązanie. He was a rather alert chap. Mentally alert. Był właśnie bystrym człowiekiem. And he noticed that the last text that's given, i zauważył, że ostatnie teksty, które były podane, number 41, ostatni tekst, numer 41, is at the very bottom of one page. Jest na samym dole jednej strony. Flip the page over, przerzucił stronę. A new chapter starts. Zaczyna się nowy rozdział. He said, Brother Kuhn, i powiedział, bracie Kuhn, they used up 8 pages putting 41 of the text down. Oni użyli 8 stron, aby tam zamieścić 41 tekstów. Do you suppose that the printer, czy uważasz, że zecer wanted the chapter to finish even with the bottom of the page? Zechciał, żeby ten rozdział kończył się właśnie na spodzie tej strony. So after 8 pages of it, a więc mając tych 8 stron, the printer threw the last 9 texts out. Zecer po prostu odrzucił te 9 tekstów, które miały przypaść na następną. Well, I don't know. A więc ja powiedziałem, nie wiem. I don't know how I could find out now. Nie wiem nawet teraz, jak można to odkryć, jak można. Because to both the lady and the printer are gone. Ponieważ zarówno kobieta, która to napisała, i ten drukarz już nie żyją. Brother Kuhn. Bracie Kuhn. How do you explain it? Jak możesz to wyjaśnić? Well, I wrote him back. A więc napisałem do niego. And I told him. I powiedziałem mu. I think you've got 3 possibilities. Masz przynajmniej 3 możliwości. Number 1. Po pierwsze. She saw 50 texts. Ona widziała 50 tekstów. And she wrote down 50 texts. I zapisała 50 tekstów. And the printer lopped off the last 9. A drukarz po prostu odrzucił ostatnie 9. That's possible. Jest to możliwe. I don't think it's probable, but it's possible. Nie myślę, że jest to prawdopodobne, no ale jest to możliwe. Possibility number 2. Możliwość numer 2. She saw 50 texts. Widziała 50 tekstów. But when she started to write them down, ale gdy zaczynała je spisywać, after she got 41 of them down, zanim po tym jak napisała 41, she either forgot the other 9, albo zapomniała pozostałych 9, or may have figured that 8 pages was enough to give to it anyway, albo stwierdziła, że 8 stron to już jest zdecydowanie za dużo. And so there's only 41 there. A więc tylko 41. Or there's a possibility. Następna możliwość. That she saw 41. Że widziała 41 tekstów. And when she said 50. A gdy powiedziała 50. She was simply using a round number. Po prostu użyła okrągłej liczby. Ellen White used round numbers before. Ellen White używała takich zaokrąglonych liczb. Not one in 20 is ready to close his earthly history. Ani jeden na 20 w naszym kościele is ready to die and face Jesus. Jest gotowy umrzeć w Chrystusie. Not one in 100 is doing the missionary work he should do. Ani jeden na 100 nie pracuje misyjnie. She didn't say not one in 19. Ona nie powiedziała jeden na 90. She didn't say not one in 21. Nie powiedziała jeden na 21. Not one in 20. Powiedziała jeden na 20. Not one in 99. Nie, jeden na 99. Not one in 101. Nie, jeden na 101. Not one in 100. Ale jeden na 100. She used round numbers. Używała zaokrąglonych liczb. Maybe she did here. A więc być może tutaj to uczyniła. I don't know. Nie wiem. I do know
Ja jednak wiem, that the Holy Spirit że Duch Święty could have stopped her on the way to the printer mógł ją zatrzymać na drodze do drukarza and said, Ellen, i powiedzieć, Ellen, get the other nine in there, dodaj tych pozostałych dziewięć, because there's going to be a state prison chaplain, ponieważ kiedyś znajdzie się taki nadgorliwy kapelan więzienny, that's gotta have 50 texts. Który musi mieć 50 tekstów. I don't know. Nie wiem. But they aren't there. Ale ich tam nie ma. All right, let's go to the third category. Idźmy do trzeciej kategorii. I've got lots more examples I could give you. Mam jeszcze wiele egzemplarzy, przykładów, które mógłbym wam dać. Both from the Bible and from Mrs. White. Zarówno z Biblii, jak i z pism Ellen White. Let's take the third category. A więc trzecia kategoria. Major matters of substance. Rzeczy istotne, bardzo ważne. The intervention theory says, teoria interwencji mówi, if in his or her humanity, jeśli w jej lub jego człowieczeństwie, osobowości, a prophet of God errs, jeśli prorok czyni, jeśli myli się, and it's a big one. A jest to duży błąd, it's a major matter of substance. Jest to sprawa istotna, dotykająca ważnych rzeczy. It's not some small minor detail. To nie jest jakiś mały drobiazg. If it's big, jeśli to jest duże, znaczące. And the prophet has made a mistake. I prorok czyni taki błąd. Then, wtedy, the Holy Spirit does for the prophet, wtedy Duch Święty reaguje. What he doesn't do for you and me. Ale nie czyni tego wobec ciebie albo wobec mnie. He moves in. Wkracza immediately, bezpośrednio through the prophet who made the mistake, poprzez proroka, który uczynił ten błąd, to correct the mistake, aby poprawił ten błąd. So there's no permanent damage. A więc nie ma błędu, który by na wieki pozostał. Did that ever happen in Ellen White's experience? Czy to zdarzyło się kiedyś w życiu Ellen White? Yes, it did. Tak, tak się zdarzało. I found three or four times. Odkryłem takie trzy albo cztery przypadki. But let's go to the Bible first. Ale najpierw do Biblii. There are two books of the Bible that tell the same story. Są dwie księgi w Biblii, które mówią, opowiadają tę samą historię. Almost in identical words. Prawie w identyczny sposób. 2 Samuel chapter 7. Druga księga Samuelowa, rozdział 7. 1 Chronicles chapter 17. Pierwsza Kronik, 17 rozdział. Two different writers. Dwóch różnych pisarzy. Tell the same story. Opisuje tę samą historię. Curiously, almost in exactly the same words. I o dziwo prawie tymi samymi słowami. And the story is about David. Ta historia mówi o Dawidzie. And one of his prophets. Jeden z jego proroków. Whose name was Nathan. Jego imię brzmi Nathan. Now there are two kinds of prophets mentioned in the Old Testament. A pamiętamy, są dwa rodzaje proroków wymienionych w Starym Testamencie. One are oral prophets. Pierwszy rodzaj to prorok, który przemawia, który mówi. And we'll go into detail on this tomorrow. Jutro będziemy mówić pewne szczegóły. The other category are literary writing prophets. Kolejna kategoria to prorocy piszący. Now, of the writing or literary prophets, a więc tych piszących proroków, those divide into two groups. Ci piszący prorocy, ich można podzielić na dwie grupy. Those whose writings got into the Bible, ci, których pisma są w kanonie biblijnym, and we know of at least eight men, i wiemy o przynajmniej ośmiu ludziach, who were inspired writing or literary prophets, którzy byli natchnionymi, piszącymi prorokami, whose writings did not get into the Bible, których pisma nie weszły do kanonu biblijnego. We'll talk about that tomorrow. Będziemy o tym mówić jutro. But Nathan was one of those prophets. I Nathan był jednym z tych proroków. There were two of them in the reign of David. Było ich dwóch w czasie panowania Dawida. Nathan and Gad. Nathan i Gad. We're talking about Nathan. Mówimy o Natanie. One day David called Nathan into the royal chamber. Pewnego dnia Dawid wezwał Natana do królewskiej komnaty. And he said to him. I powiedział mu. Nathan. Natanie. I want to build a permanent temple for Jehovah. Chcę zbudować wspaniałą, trwałą świątynię dla Jahwe. Maybe he walked Nathan over to the window. Być może chciał, żeby Nathan podszedł do okna. Look down there in the courtyard.
Popatrz tam na dół na dziedziniec. There's the old tabernacle. Jest stary namiot. It's worn out. Już zmurszały. Maybe the roof leaks. Może coś go tam podżera. And the colors are faded. I kolory wyblakły. It's just worn out. Już nie nadaje się do użytku. It's not very nice anyway. Nie jest bardzo miły. I want to build a temple, Nathan. Chcę wybudować, Natanie, świątynię. I want to build a really nice temple. Chcę wybudować naprawdę wspaniałą świątynię. Lots of gold. Dużo złota. Lots of marble. Dużo marmuru. Lots of granite. Dużo granatu. Lots of rich cedar tree wood. Dużo drogiego drzewa cedrowego. And it's going to be so good. I chcę, żeby to było tak dobre. That a Gentile coming within 50 kilometers of Jerusalem. Aby zgromadzali się tam poganie z 50 kilometrów wokół Jerozolimy. Is going to detour and come and look at this wonder. I chcę, żeby przychodzili i patrzyli na ten cud. Nathan thought that was pretty nice. Natan pomyślał, że to jest naprawdę wspaniała myśl. And the Bible tells us what he said to David. I Biblia mówi nam, co on powiedział Dawidowi. Do all that is in thine heart. Uczyń wszystko, co jest w twoim sercu. And then the next statement. A następne zdanie. For the Lord is with thee. Ponieważ Bóg jest z tobą. Now the first half could have been dangerous. Więc pierwsza część mogłaby być niebezpieczna. But the last half was downright dangerous. Lecz ta druga część jest gorzej niż niebezpieczna. David doubtless was happy for this affirmation of his intent. Wątpliwości Dawida zostały rozwiane słowami Natana. And Nathan went home very happy. I Natan poszedł do domu zadowolony. If they were going to build a new church on your compound here. Gdy ktoś miałby zamiar wybudować nowy kościół tutaj na waszym dziedzińcu, you'd be happy. Bylibyście zadowoleni. Wouldn't you? Czyż nie? Sure you would. Oczywiście, że to. He went home. A więc poszedł do domu. When he got inside his house, gdy wszedł do niego, he heard a voice. Usłyszał głos. Nathan! Natanie. Now he knew the voice. On znał ten głos. He was a prophet. On był prorokiem. He'd heard that voice many times. A on słyszał ten głos wiele razy. Yes, Lord! Tak, panie. Nathan. Natanie. You were just over at David's royal chamber. Właśnie wyszedłeś z komnaty Dawida. I sure was. Oczywiście byłem tam. Lord, isn't it wonderful what he's going to do? Panie, czy to nie jest cudowne, co Dawid chce zrobić? Well, Nathan, I want to talk to you about that. Chcę wam powiedzieć o tym. You told him to do what was in his heart. Powiedziałeś mu, co było w jego sercu. That the Lord was with him. Powiedziałeś, że Bóg jest z nim. But you didn't check with me. Ale nie sprawdziłeś tego ze mną. To see if that was my plan. Nie sprawdziłeś, czy to jest mój plan. Well, no, I didn't. No, tak, panie, nie, nie sprawdziłem. But surely you couldn't object to that. Ale z pewnością nie miałbyś nic przeciwko temu. Well, Nathan, as a matter of fact, I do. O, Natanie, w istocie ja mam coś przeciwko temu. And furthermore, Nathan. I co więcej, Natanie. You're gonna go back tomorrow. Jutro wrócisz do Dawida. And you're gonna tell David. I powiesz mu. That you made a mistake. Że uczyniłeś błąd. When you said that the Lord was with him. Gdy powiedziałeś, że Bóg jest z nim. But Lord. Ale panie. That's gonna be embarrassing. No to będzie trochę nie w porządku. True prophets aren't supposed to make mistakes ever. Czy prawdziwy prorok może robić kiedykolwiek błędy? But you didn't check with me. Ale Natanie, ty nie sprawdziłeś ze mną. I didn't think I needed to on that. Ja nie uważałem, że ja muszę w tej kwestii sprawdzać. Well, you're going back tomorrow. Ale musisz iść do Dawida jutro. And this is what you're going to say. I to masz jemu powiedzieć. You're going to start out by saying, powiesz, that God appreciates, że Bóg jest wdzięczny. The lack of selfishness. Bóg jest wdzięczny, że Dawid nie jest samolubny. The largeness and the generousness of the heart of David. Cieszy się z wielkości, z uprzejmości, jaką posiadał Dawid. David was going to pay for this out of his own money. Dawid przecież musiałby zapłacić za to wszystko swoimi własnymi pieniędzmi. And you tell him I appreciate that. I powiedz mu, że ja doceniam to, co on powiedział. But then you have to go on. Ale dalej musisz powiedzieć. And tell him w ten sposób. That you spoke a little hastily.
że trochę się zapędziłeś. Powiedz mu, że trochę się zapędziłeś. You didn't inquire of the Lord. Że nie rozmawiałeś o tym z Bogiem. Before you told him that it was okay with the Lord. Zanim jemu powiedziałeś, że to jest w porządku. Now you tell him. A więc powiesz mu, that the tent is worn out. Że fakt, namiot jest już zniszczony. It must be replaced. I musi być zamieniony. With a permanent building. Z jakąś trwałą budowlą. And it will be replaced. I będzie taka budowla. We are going to have a temple. Ja mam zamiar, aby ktoś wybudował świątynię, but it won't be David's temple. Ale to nie będzie świątynia Dawida. It'll be Solomon's temple. To będzie świątynia Salomona. You see, David has been a man of war. Widzicie, Dawid był wojownikiem. A man of bloodshed. Przelał wiele krwi. So David can have part. A więc Dawid nie może mieć udziału. He can collect the money to pay for the materials. Owszem, on może mieć udział w zebraniu materiałów. He can hire the architect. On może wynająć architektów. He can get the contractor. Może zawrzeć kontrakty. He can collect the materials. Może zebrać materiały. The gold and the silver and the marble and the granite. Złoto, srebro, marmur, granaty. He can get the cedars of Lebanon from King Hiram up there. Może zamówić cedry Libanu od króla Tyru Hirama. But Solomon is going to build the temple. Ale to Salomon ma wybudować świątynię. And so the next day. No i tak następnego dnia. Probably under great embarrassment. Z ciężkim sercem. Nathan goes back. Nathan poszedł do Dawida. David. Dawidzie. I need to change something I told you yesterday. Muszę coś zmienić, co powiedziałem ci wczoraj. I didn't check with God. Nie sprawdziłem tego z Bogiem. I told you to do all that was in your heart, for the Lord was with you. Powiedziałem ci, żebyś uczynił wszystko, co jest w twoim sercu, ponieważ Bóg jest z tobą. Last night. Ostatniej nocy. The Lord called me. Bóg wezwał mnie. And he has other plans. On powiedział, że ma inne plany. Now David, he appreciates your generosity. A więc Dawidzie, Bóg jest wdzięczny za twoją chęć. But this is his plan. Ale taki jest Boży plan. And David accepted it. I Dawid zaakceptował to. And that's how it became Solomon's temple. I to jest i w ten sposób powstała później świątynia Salomona. When the prophet makes a significant mistake, gdy prorok popełnia znaczący błąd, the Lord doesn't prevent it. Bóg nie macha na to ręką. He could, on może, but he doesn't. Ale nie czyni tego. But if it's a significant mistake, jeśli jest to ważny błąd, then the Holy Spirit steps in. Duch Święty wkracza immediately, bezpośrednio through the same prophet, przez tego samego proroka, to correct the mistake, aby poprawić błąd, so there's no permanent damage. Żeby nie było trwałego jakiegoś śladu. That's the reality of Bible times. Jest to, tak wygląda rzeczywistość czasów biblijnych. And that's the reality of Ellen White. I to samo dzieje się z pismami Ellen White. In 1855, w 1855, they called a meeting in Battle Creek. Zgromadzono się w Battle Creek. To settle a very difficult problem. Aby zastanowić się nad bardzo trudnym problemem. It was in connection with the Sabbath. Dotyczyło to sabatu. And it dealt with. I dotyczyło to. The time to begin the Sabbath. Kiedy należy zaczynać sabat? Let me ask you a question. Chcę zadać wam pytanie. In Poland. W Polsce. When does the Sabbath begin? Kiedy zaczyna się sabat? After the sunset. When? Kiedy? After the sun goes down on what day? W jaki dzień? On Friday. On Friday. Okay, good. It may interest you to know that that's when the Sabbath begins in America too. Czy możecie być zainteresowani, czy ten sposób sabat się także w Ameryce zaczyna? When the sun goes down. Gdy słońce zachodzi. But there were four different possibilities. Ale były cztery różne możliwości. In 1855. W 1855. And they didn't know which was the right one. I nie wiedzieli, który sposób jest prawdziwy. Some people said when the sun goes down on Friday.
Niektórzy powiedzieli, że gdy słońce zachodzi w piątek. And they got that from the Seventh-day Baptist people. A dowiedzieli się tego od Baptystów Dnia Siódmego. There were others who said no. Inni mówili nie. The Sabbath begins at midnight. Sabbat zaczyna się o północy. Legal time. O tym czasie oficjalnym. There was a third group. Trzecia grupa. Who said the Sabbath begins at 6 p.m. on Friday. Sabbat zaczyna się o 6 po południu w piątek. And Captain Joseph Bates was pushing that view. I Joseph Bates właśnie podzielał ten pogląd. He had been a sea captain. On był kapitanem morskim. He crossed the equator many times. Przekraczał równik wiele razy. On the equator. I tam. The sun comes up every morning at 6 o'clock. Tam słońce wschodzi każdego poranka o 6 rano. It goes down every night at 6 o'clock. I zachodzi każdego wieczoru o 6. And Joseph Bates said. I Joseph Bates powiedział. We need uniformity in the church. Potrzebujemy jednolitości w kościele. If we say 6 o'clock. Jeśli powiemy o 6 godzinie. That's when the sun goes down on the equator. To jest wtedy, gdy słońce zachodzi na równiku. That will be good for the whole church. To będzie właściwe dla całego kościoła. And some people thought like Bates. I niektórzy myśleli tak jak Bates. So you've got sunset Friday night. A więc mamy piątek o zachodzie słońca. Midnight Friday night. W piątek o północy. Equatorial time or 6 o'clock Friday night. Czas równikowy, czyli 6 po południu. Then they had a fourth group. I była jeszcze czwarta grupa. They said the Sabbath begins at sunrise on Saturday. Powiedzieli, że sabat zaczyna się o wschodzie słońca w sobotę. They based it on Matthew 28:1. I bazowali na Mateuszu 28:1. Last chapter of Matthew. Ostatni rozdział Mateusza, 28, wiersz pierwszy. As Matthew begins his last chapter. Gdy Mateusz zaczyna swój ostatni rozdział. He's talking about the resurrection on Easter Sunday morning. Mówi o zmartwychwstaniu Wielkanoc, wielkanocny poranek. And he says, i mówi, in the end of the Sabbath, pod koniec sabatu, as it began to dawn toward the first day of the week, gdy zaczyna się rozjaśniać w kierunku pierwszego dnia tygodnia, and these people said, i ci ludzie powiedzieli, if the Sabbath ends at sunrise Sunday, jeśli sabat kończy się o wschodzie w niedzielę, then it has to begin sunrise Saturday morning. Musi się zaczynać o wschodzie słońca w sobotę. So they had four views. A więc mamy cztery poglądy. Now this last view lost out very early. Ten ostatni pogląd został zarzucony dosyć wcześnie. Because in Leviticus, ponieważ w trzeciej księdze Mojżeszowej Moses said, powiedział Mojżesz, from even unto even shall you celebrate my Sabbaths. Powiedział, od wieczora do wieczora będziecie święcili moje sabaty. Sunrise is not at even. Wschód nie jest o wieczorze. But that still left three groups. A więc mamy dalej trzy poglądy. Sunset. Zachód. Midnight. Północ. Equatorial time 6 p.m. Czas równikowy 6 po południu. So they decided to see if they could solve it from the Bible. Zdecydowali sprawdzić, jak Biblia wypowiada się na ten temat. And so they gave the task of research to a young preacher. A więc zlecili sprawdzenie tego młodemu kaznodziei, who already had a reputation for being a scholar. Który już miał reputację uczonego. And today his name is perpetuated. I jego imię dzisiaj jest uwiecznione. By the name of Andrews University. Nazwie Andrews University. Andrews, John N. Andrews, could read the Greek of the New Testament. John Andrews mógł czytać Grekę Nowego Testamentu. He could read the Hebrew of the Old Testament. Mógł czytać hebrajski Starego Testamentu. So he set to work. A więc usiadł do pracy. He spent some time. Spędził wiele czasu. And on the basis of 11 Old Testament texts, i na bazie 11 starotestamentowych tekstów, and two New Testament texts, i dwóch nowotestamentowych tekstów, he came to the conclusion, stwierdził, that it should be sunset, że to powinien być zachód. And when they met that November of 1855 in Battle Creek, i gdy spotkali się znowu w listopadzie w 1855 w Battle Creek, he read his paper, his research paper.
przeczytał swój referat. He read his paper. A więc przeczytał ten artykuł. And he says, on the basis of all of this evidence, na podstawie tych wszystkich dowodów, it's sunset. To jest zachód. And people were so relieved. I oddziałało to tak na ludzi. It had been a very difficult thing. Było to dla nich trudne. Three different groups fighting among each other. Trzy różne grupy walczące ze sobą. Now we've settled it. Teraz już to ustaliliśmy. And settled it on the basis of the Bible. Ustalili to na podstawie Pisma Świętego. But there was a problem. Ale był problem. Over here in the corner, tutaj w rogu was a little short man with a bald head. Był pewien niski mężczyzna, łysy. He'd once been a sea captain. Był kiedyś kapitanem morskim. And his name was Joseph Bates. Nazywał się Joseph Bates. He was a big man in the church. Był wielką postacią w kościele. He was one of the three human founders of this denomination. Był jednym z trzech ludzkich założycieli tej naszego kościoła. He was standing there. Stał tam. He'd been advocating 6 o'clock. On bronił w dalszym ciągu tej 6 po południu. He was very unhappy. I nie był zadowolony z nowego rozwiązania. And he stood there. Stał tam. Shaking his head no. Trzęsąc swoją głową, mówiąc nie. Well, that had an impact. To miał pewien wpływ. But there was something even worse. Ale było jeszcze coś gorszego. Standing next to Bates, obok Batesa stał was a little short lady. Jeszcze niższa kobieta. And she was shaking her head no. I ona też potrząsała głową, mówiąc nie. Now Bates wasn't the prophet. Tak, Bates nie był prorokiem. She was a prophet. Ale ona była prorokiem. They thought they solved this thing on the basis of the Bible. Oni myśleli, że te swoje poglądy bazowali na Biblii. But she shaking her head no. Ale ona potrząsała głową, mówiła nie. She respected Bates so much. Ona ceniła sobie Batesa bardzo. It was his tract on the Sabbath that converted her and her husband. To właśnie Bates napisał ten traktat, który przekonał Ellen i jej męża do sabatu. So she sided with Bates. A więc wzięła stronę Batesa. It was late. Było późno. And without taking a vote, they closed the meeting. I bez głosowania zamknęli to zebranie. That night. Tej nocy. The Holy Spirit came to Ellen. Duch Święty objawił się Ellen. And he said to her. I powiedział jej. You've made a mistake. Uczyniłaś błąd. It is sunset. To rzeczywiście chodzi o zachód słońca. And you are to go back into that meeting tomorrow morning. I jutro masz wrócić na to samo spotkanie. And straighten the thing out. I poprawić to, co powiedziała. And she did. I ona to uczyniła. Now in those days they had meetings at 5 or 5:30 in the morning. W tych dniach oni mieli te zebrania od 5:30 rano. I don't know how many of you would go to a meeting at 5:30 in the morning. Ciekawy jestem, ilu z was poszłoby na spotkanie, zebranie o 5 albo 5:30 rano. I'm not going to test you. Nie mam zamiar was sprawdzać. And announce a class at 5:30. I nie mam zamiaru ogłaszać wykładów o 5:30. But in those days they came out early. Ale w tych dniach tak wstawano. And when Ellen White walked into the meeting the next morning, i gdy Ellen White następnego ranka poszła na to spotkanie, something happened, coś się stało. That happened every time she walked into a meeting. Co zdarzało się zawsze, gdy szła na spotkanie. There was a chairman. Był przewodniczący. If there was a devotional, there was a speaker. Jeśli to było nabożeństwo, był mówca. But when Ellen White walked in, gdy Ellen White weszła, the chairman said to her, ten przewodniczący powiedział jej, Sister White, siostro White, do you have a message for us today? Czy masz dla nas dzisiaj poselstwo? And if she said yes, jeśli ona mówiła tak, the man who was scheduled to speak sat down. Ten człowiek, który był wyznaczony w planie do przemowy, siadał. Sometimes she said no. Czasami ona mówiła nie. And so the man scheduled to speak and had in his audience the prophet. A więc ten człowiek, który był wyznaczony, przemawiał. How would you like to preach a sermon when Ellen White was in your audience? Czy chcielibyście przemawiać tam, gdzie Ellen White byłaby na sali? I think I'd be nervous. No, myślę, że ja byłbym bardzo zdenerwowany. Well, on this morning, więc tego ranka, she said, "Yes, I do have a message from the Lord." Ona powiedziała, tak, ja mam poselstwo od Pana. So the man scheduled to speak, he sat down.
A więc ten człowiek, który był wyznaczony, usiadł. And she got up. A ona wstała. And she said. I powiedziała. When we finished our meeting yesterday, gdy skończyliśmy nasze spotkanie wczoraj, we finished in confusion. Zakończyliśmy je w zamieszaniu. But the confusion now comes to an end. Ale to ta niepewność teraz się skończyła. Last evening I sided with Captain Bates. Ostatniego wieczoru wzięłam stronę kapitana Batesa. I thought he was right. Myślałam, że on ma rację. Last night when I went to bed, ostatniej nocy, gdy poszłam spać, the angel came to me, anioł przyszedł do mnie, and he said, Ellen, i powiedział, Ellen, you made a mistake. Uczyniłaś błąd. You go back into the meeting tomorrow morning, wrócisz jutro rano na spotkanie, and you tell them that the research from the Bible was correct. I powiesz, że to studium na podstawie Biblii było właściwe. And so she said, I am here to correct my mistake. I ona powiedziała, więc jestem tutaj, by poprawić mój błąd. Captain Bates accepted it. Kapitan Bates zaakceptował to, because he believed in her visions, ponieważ on wierzył w jej wizję. And there was unity in this church. I była jedność wtedy w tym kościele. And we've never had a question since. I od tego czasu nigdy nie mieliśmy kwestii as to the time to begin the Sabbath. W sprawie, kiedy zaczynać sabat. Now, I could give you probably three more examples. Mógłbym wam dać prawdopodobnie trzy przykłady więcej. I think I have found four of them. A myślę, że znalazłem cztery takie. Which over a period of 70 years is doing pretty good. Które pojawiły się w ciągu 70 lat. I could wish that I had only made four mistakes in my ministry. Chciałbym, żebym tyle błędów tylko uczynił w moim kaznodziejstwie. My ministry has gone on for more than 41 years. Teraz jestem kaznodzieją przez około 41 lat. I have made more than 41 mistakes. Uczyniłem więcej niż 41 błędów. She made four, at least that I found. Ona uczyniła cztery, przynajmniej te, które ja znalazłem. In 70 years. W ciągu 70 lat. Which is doing pretty good. Co wydaje mi się bardzo dobry. But some people think, ale niektórzy myślą, that a prophet should never make even one mistake. Że prorok nie powinien nigdy uczynić ani jednego błędu. They believe in the straitjacket theory. Oni wierzą w tę teorię kaftana bezpieczeństwa. That the prophet's word is more sure than your word or mine. Że słowa proroka są bardziej pewne niż moje albo twoje. Because the Holy Spirit prevents the prophet from making any mistakes. Ponieważ Duch Święty powstrzymuje proroka od czynienia jakichkolwiek błędów. It's a nice theory. Jest to fajna teoria. But the Bible doesn't support it. Ale Biblia nie potwierdza jej. And the experience of Mrs. White doesn't support it. I doświadczenia Ellen White także tego nie potwierdzają. The small mistakes were not corrected by the Holy Spirit. Małe błędy nie były poprawiane przez Ducha Świętego. The big ones that counted were corrected by the Holy Spirit. Te uważane za duże były poprawiane przez Ducha Świętego. And Peter is right. I Piotr ma rację. We do have a more sure word of prophecy. Że my mamy bardziej mocną mowę prorocką.